Tak jest, a tutaj jakby z naszej lokalnej sceny jest ktoś taki, kogo na bieżąco śledzisz, sprawdzasz i jakby zawsze uważasz, że to jest... Kolegów, to głównie jest... kolegów. No dobra, tak. To dawaj, dawaj z kolegami, dawaj. Tak. Tak, tylko członkowie, tak, jest Biegan tutaj ze mną. Biegan jest zajebisty z Warszawy od nas właśnie. White Widow z Łodzi, w Łodzi jest mnóstwo, White Widow, Ordine, jest Sierra z Łodzi. Jest Fałki, jest Rusina, jest no mnóstwo, jest chłopaków, to nie chcę nikogo pominąć jakby. Jest Kid z Lori z Wrocławia też. Trochę jest, jest no z Fałki mnóstwo. Masz numer chyba jeden, nie? Mam mnóstwo numerów. Mnóstwo numerów. Śmieszna rzecz, pierwszy numer, ja kiedyś miałem jakby zrazy do nagrywania fitów i ogólnie nie nagrywałem tego, nie robiłem tego. A dlaczego? Szczególnie z ludźmi, których nie znałem. Nie wiem, tak jakoś po prostu miałem. To pierwszą osobą, którą właśnie nie znałem, a z którą nagrałem numer był Fałki. To co tam zaskoczyło? Było... Jaka spójność? Nie, ja napisałem do Fałkiego jakby pierwszy, bo usłyszałem jego rzeczy, byłem w szoku. I właśnie to jest taka pierwsza osoba, do której napisałem, nie, że żebyśmy nagrali numer, nie? A później, późniejsze połączenie na przykład, nie wiem, z Shafterem, to już było też jakby z twojej decyzji, czy może to już wytwórnie działało? Nie, już działało? Znałem, aha. Jakby to już, Fałki był jedyną osobą, z którą nagrałem, zanim jej nie znałem. Okay. Później już wszystko, co jakby jakieś fity, nie fity, które są razem ze mną, to już jakby znałem. Znałem jakby tych ludzi, nie? Mhm. Czy znałem Shaftera, czy znałem tam innych. A masz jakąś taką osobę, artystę bądź artystkę na polskiej teraz naszej rodzimej scenie, z kim chciałbyś? Tak jak miałeś z Fałkiem, że usłyszałeś i tak piszę do niego nagrać? Nie wiem, wiesz co, ja tak nie myślę o tym w tym jakby... Nie myślę tak o tym w ogóle, w żadnym jakby stopniu. Jakby jestem skupiony na sobie przede wszystkim. Nie mam tak, że o, z nim muszę nagrać, o, z nią muszę nagrać, o, z nim coś tam. Nie mam w ogóle czegoś takiego, jestem skupiony na swoich rzeczach. Bardziej to właśnie wychodzi z znajomości, że jeżeli z kimś mam numery, niż jeżeli chodzi o czystą muzykę, tak? Wiadomo, to jest ważne mega dla mnie, ale jakby fity to głównie mam właśnie z kolegami, tak? Nie mam jakby z osobami, które... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeszcze macie gdzieś tam wspólny, nie? Wspólny no proste, przelot. Tak jest. Między sobą ten vibe jakoś łączy. No dobra, no jak mówisz rzeczy z kolegami, może możemy się spodziewać czegoś od ciebie i bandy. Na Deluxe, tak. Na Deluxe, dobra. Kiedy? Deluxe będzie w sierpniu, to na pewno. Jeszcze nie powiem kiedy jakby konkretnie, ale w sierpniu jeszcze Deluxe na pewno wyjdzie. To może nam chociaż może zdradzić gości w takim razie, skoro już jakby krążymy mogę wokół jednego, nich, to może się dowiemy. Może w końcu tak, mogę zdradzić. Może w końcu wylądujemy, tak, to mogę tam zdradzić będzie. Jednego gościa. Fałki. Jak na razie. Nie, to nie będzie Fałki. Fałki był Nie, też nie. Cholera. Gościa, którego mogę zdradzić, to będzie Oho z Hesoyam. I będzie to piosenka, na pewno moi fani jakby zrozumieją całą tą piosenkę, o co tam będzie chodziło, wszystko. Będzie to pewne nawiązanie do starszych rzeczy, także to jest jedna rzecz, którą mogę na razie zdradzić.